Teraz zaprezentujemy, jak prawidłowo czyścić robota koszącego Aimo i jak przechowywać go w sezonie zimowym. Aby przeprowadzić czyszczenie robota koszącego, trzeba go wybudzić naciskając przycisk OK, a następnie zablokować naciskając przycisk Stop i przytrzymując wciśnięty przez około 5 sekund. Ustaw robota koszącego na twardej i równej powierzchni i oczyść obudowę wilgotną szmatką. Nie używać agresywnych środków czyszczących i nigdy nie czyścić robota koszącego pod bieżącą wodą ani myjką wysokociśnieniową. Działania takie mogą prowadzić do uszkodzenia silnika i uszczelek. Na czas czyszczenia układu tnącego oprzyj robota koszącego o stabilną ścianę. Usuń największe zabrudzenia za pomocą miotełki, a następnie, aby łatwo móc oczyścić każdy fragment urządzenia, zdemontuj nóż tnący i tarczę zabieraka. W celu demontażu noża tnącego jedną ręką naciśnij zabezpieczenie na tarczy zabieraka, a drugą ręką poluzuj nakrętkę ustalającą. Nóż tnący należy wymieniać mniej więcej co 200 godzin pracy. Stępionego noża tnącego nigdy nie wolno ostrzyć. Trzeba go zastąpić nowym nożem tnącym. Robot koszący Aimo pracuje cicho i efektywnie wyłącznie z ostrym nożem tnącym, który dodatkowo zapewnia piękny wygląd Twojego trawnika. Ostrożnie oczyść tarczę zabieraka i nóż tnący, używając do tego celu miotełki, a następnie ponownie zamontuj obie części w robocie. W tym celu wciśnij tarczę zabieraka na wał napędowy noża tnącego i załóż na nią nóż tnący oraz nakrętkę ustalającą. Dokręć nakrętkę ustalającą. Następnie ostrożnie sprawdź prawidłowe zamocowanie noża tnącego. Po zakończeniu czyszczenia umieść robota koszącego ponownie w stacji dokującej i wybudź go przyciskiem OK. W przypadku nieużywania robota koszącego przez dłuższy czas, na przykład w sezonie zimowym, konieczne jest całkowite naładowanie akumulatora, wyłączenie trybu automatycznego i ustawienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa robota koszącego Aimo. Robot koszący należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym pomieszczeniu, na przykład garażu. Stację dokującą można na czas zimy pozostawić w miejscu, gdzie została zainstalowana. Na czas przerwy w pracy należy jednak odłączyć zasilacz od źródła zasilania i schować kabel, na przykład w skrzynce kablowej. Stację dokującą dobrze jest przykryć na przykład pojemnikiem i zabezpieczyć go śledziami.